dwa, trzy, cztery. Nie zaczęła trochę ściągnąć. Chyba tak. Zdaje. Dwa, trzy. Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Ja na uśmiech. Uśmiech, a nie. Wstawaj, synku. Nie. O! Nie, sprawa! Daj mi pospać, chociaż w nocy. Nie, o! Nie! Wstawaj, synku. Gdzie mój kocyk? Już schowany. Ależ tato! Co? Znów się złościsz o to samo? A ty znów ze snu mnie zrywasz. Nie! Muszę, synku. Tak, jasne. Ojej, wybacz, ale znów mi musisz pomóc. Nie. Żebym mógł pozostać w domu, bo mam jeszcze sporo pracy. Ależ tato, no. Ci dziwacy wcale nie chcą tego sera. Tak, słyszałem i to nieraz. No to po cóż więc mam stać na rynku? A cóż mamy począć, synku, skoro u nas taka bieda? Wiesz co, tato? Co? Ja to sprzedam! Tak? Przebiegł kładkę, potem mostek. Wpadł niechcący na starostę. Kopnął kamyk, spłoszył kota, aż nareszcie w końcu dotarł na ogromny...